Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Tak szybko, zanim przejdziemy do lekcji. Zapraszam na darmowy wideokurs maturalny z matematyki. Jeśli zdajesz maturę, zobacz go koniecznie. Link do tego kursu jest tutaj pod filmem w opisie. Zapraszam gorąco. Zadanie 9. Wierzchołek paraboli y równa się x kwadrat dodać 4x odjąć 13 leży na prostej o równaniu. Tutaj w zasadzie, no zobaczmy, o co chodzi. Mamy jakąś tam parabolę, powiedzmy jakaś tam taka parabola. No i w zasadzie zobaczmy, że ten wierzchołek jest tutaj, prawda? Oto wierzchołek i zobaczmy, że w odpowiedziach mamy odpowiedzi typu x równa się jakiejś liczbie. Na przykład x równe minus 2 to jest prosta przechodząca przez minus 2. To jest taka prosta. Odpowiedź x równe 2 to będzie prosta przechodząca przez 2, powiedzmy. Odpowiedź x równe 4 to będzie prosta przechodząca przez 4, powiedzmy. A x równe minus 4 to będzie przez minus 4. No dobra, ale my nie wiemy, czyli my musimy de facto znaleźć, jaką współrzędną ma nasz wierzchołek paraboli. A chodzi dokładnie o współrzędną x-ową. No i tutaj przypominam, na lekcji o funkcji kwadratowej była mowa, iż wierzchołek paraboli, wierzchołek w, ma współrzędne p i q. P i q. Jakieś tam liczby p i q, gdzie p to była współrzędna x-owa, q to była współrzędna y-owa. No i na te p i q były konkretne wzory. Na P, wzór na P to było minus B podzielić na 2A, natomiast na Q to był wzór trudniejszy, minus delta podzielić na 4A. Zobaczcie, że nas interesuje współrzędna X-owa, prawda? Czyli nas interesuje P. Ile to będzie minus B przez 2A u nas? No to zobaczmy. Najpierw tak. Współczynnik A to jest to, co przy X kwadrat, czyli 1. Współczynnik B to jest 4. Tutaj jest nasza 4. Współczynnik C to jest minus 13. Czyli u nas minus B przez 2A to będzie minus 4, bo za B wstawiamy 4, podzielić na 2A, czyli podzielić na 2. Minus 4 podzielić na 2 to jest minus 2. I to jest nasze P. Zatem wierzchołek naszej paraboli, on przechodzi gdzieś sobie przez minus 2. On sobie jakoś tak przechodzi. Czyli prosta, która przechodzi przez ten wierzchołek, to będzie prosta x równa się minus 2. To jest odpowiedź, czyli odpowiedź A. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zapraszam na pełny wideokurs maturalny z matematyki. Link do niego jest tutaj na dole pod filmem. Jeśli znasz kogoś, komu mógłby się on przydać, podeślij im proszę do niego link. Pozdrawiam serdecznie. Mister Ciupi.